Jutro rozpoczynają się matury na pierwszy ogień, jak zawsze, język polski na poziomie podstawowym. Egzaminy maturalne przeprowadzane będą w dwóch formułach. Do tego w Formule 2023 przystąpią absolwenci czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, a także absolwenci branżowej szkoły drugiego stopnia, którzy kończyli ośmioletnią szkołę podstawową. Absolwenci branżowej szkoły drugiego stopnia na podbudowie gimnazjum oraz wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią natomiast do egzaminu w Formule 2015. Każdy absolwent przystąpi do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: jutro będzie to język polski, w kolejnych dniach matematyka oraz wybrany język obcy nowożytny. 11 maja rozpoczną się również obowiązkowe egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem odbywać się będą również egzaminy z przedmiotów rozszerzonych. Do matur w tym roku przystąpi ponad 260 tysięcy absolwentów. Wyniki egzaminów 9 lipca.